Siemano widzowie. Zachęcamy do zmieniania poziomu trudności w trakcie gry, aby znaleźć optymalny poziom dla siebie. Chyba przeszedłem niby gowa na najtrudniejszym, nie? Tylko że kurwa... Czy to się będzie dobrze oglądać? Męstwo brzmi kozacko? Też mi się tak wydaje. Dobra, chuj, nie? Nie pamiętam nawet jak się walczy, dlatego zobaczymy. Dobra, kurwa, ty trochę się jaram, nie? Mam nadzieję, że to będzie zajebiste. Tak, będzie na poposoty, no. Na pewno nie pamiętasz niczego o tym miejscu. Powiedz, bracie, dlaczego my właściwie to robimy? O kurwa, już normalnie... Nie wiem. Pocieszające. Kurwa, jak ta gra dobrze wygląda, nie? Słuchaj, wiem, że oczekujesz więcej od najmądrzejszego człowieka, ale Odin nigdy mi nie mówił o tym miejscu. Dlatego namawiałem cię, byś poprosił o pomoc Freję. Wielokrotnie. Chyba nie chce ze mną rozmawiać. Wprost przeciwnie, bracie. Ale wmawiaj sobie, co tam tylko chcesz. Oho, Walkiria. Na PS-ie gram. Przed nami brzeg. Widzę czarny piasek. Dokładnie tak, jak stało w zaproszeniu. W końcu dotarliśmy. A Valhalla nie powinna być piękna? Tu wygląda kurwa jak piekło, a nie jak niebo. To jest moja zbroja w ogóle? Czy od nowa się zaczyna? O kurwa. Coś się dzieje. Ty, palę się. No to zaczynamy od zera. A, zabrało mi wszystko. I wszystkie ulepszenia. O kurwa, jaki Golasini. Ja pierdolę, dobra. Reset wyjebek? To są wyjebki do Ghost of Tsushima w ogóle. Jak ja na Teneryfie jestem normalnie. Czarny piasek, kurwa, siemano. O, przypomnienie sterowania i elementów rozrywki można znaleźć w kodekcie sekcji lekcje. O kurwa, od zera. Ale mam wszystkie bronie, tak? Tylko że od zera. Ta. O kurwa. Dobra, coś pamiętam, nie? Nie wiem, ale szaro tu w chuj jest. Włącz tryb wydajność. Dobra, jest git. O! Chyba nie przyjmą nas tu z otwartymi ramy. Bramy Valhalli. Zamknięte. Pewnie nie uznasz tego za znak, by odwrócić się i odejść. Ni chuja. Rawac Jalmo. Sinum hatum. Być panem samego siebie. Otwieraj mi to. Zapanuj nad sobą. Dość poetycko powiedziane, ale tak. Ha. A, otworzyłem se to tak, o. Okej. Coś jest nie tak. Stałem się słabszy. W Valhalli może się nie spodobać nasze włamanie. Moja tarcza nie chce się rozłożyć. Przecież ja mam kurwa jakieś badyle teraz zamiast... Oj. Poczekaj. Zapomniałem sterowania, nie?
O rany! Ciekawe. Oj, będzie ciekawie, kurwa, nie? Oj, będzie ciekawie. Wróciliśmy na zewnątrz. Wkroczyliście do Walhali i nawet nas poinformowaliście. Tak miało być? To była sprawa osobista. Nie chciałem cię odrywać od obowiązków. Każde wkroczenie do Walhali zasługuje na moją uwagę. To wejście jest tajemnicą. Kto wam o nim powiedział? 3 dni temu znaleźliśmy to na drzwiach. Oho. Kretosie ze Sparty, zostało rzucone ci wyzwanie. Pokonaj przeszłość, by zmierzyć się z przyszłością. Oho. Zapanuj nad Walhallą i nad sobą. Dalej są wskazówki, jak tu dotrzeć. Bez podpisu. Kto jeszcze wie o tym wejściu? Odyn i my. To pewnie pułapka. Chcesz tam wrócić? Przyłączysz się? O. Nie chciałabym mieszać się w twoje osobiste sprawy. Poza tym nie mogę. W odróżnieniu od was, ja nie umarłam. Co się stanie, jeśli tam wrócę? A ja nie umarłem? Walhalla czerpie ze wspomnień tych, którzy tam wchodzą. Będziesz jak otwarta księga. Jesteś pewny, że chcesz tam wrócić? Jak w ogóle udało ci się przejść? Otworzyłem ją siłą. Gołymi rękami. Otworzył ją siłą. Skoro uparłeś się, żeby tam wrócić, jest prostsza droga. Chodźmy. Sigrun, a może wrócimy później? O kurwa, to ta dziwka Sigrun? Chodźmy razem, nimi, że chyba dość już powiedziałeś. Chuj ci w dupę. Racja. Co do tej drugiej sprawy, nadal się zastanawiasz, Kretze? Owszem. A więc o to chodzi. Zatem nie będę ci przeszkadzać. To ja już zapomniałem, o jakiej sprawie chodzi nawet. Dobrze, generale. Tym razem będziesz przygotowany. Po pierwsze, Walhalla wymaga, abyś odprawił rytuał wyboru. Chyba to chce. Chyba chce gniew. Wybierz tarczę. Dobra, wezmę se to. Dobra. Teraz moje siostry opowiedzą ci o zasadach Walhalli i o wartościach. Aha, a gdzie są twoje siostry? A. Elo, panelo. Co wiesz o tym miejscu? Walhalla pozwala osiągnąć równowagę tym, którzy tu przybywają. Chcąc dotrzeć na szczyt, nie możesz stale polegać na taktykach, które znasz. Używam taktyki stosownej do sytuacji. Oczywiście. Jeśli jednak zmienisz podejście, ukażesz Walhalli pełnię swojego potencjału. A Walhalla wynagradza takie popisy. Pamiętaj, aha, żeby co jakiś czas mnie odwiedzać. Okej. Co ty masz do powiedzenia? Wyzwanie Walhalli nie polega jedynie na pokonywaniu przeciwności. Liczy się sposób, w jaki je pokonujesz i demonstrujesz swoje umiejętności. Możemy ci wskazać drogę, ale to Walhalla osądzi twoje postępy. Wróć do mnie, gdy osiągniesz cel, a przyjrzymy się efektom. Podejdź do wrót, gdy będziesz gotów kontynuować. Okej, okay. Jestem gotów. Eir, Gunr, za mną! Wystarczyło zaśpiewać. Teraz możesz wkroczyć do Walhalli poprzez te wrota, nie ponosząc kary za wtargnięcie. Dziękuję, Sigrun.
Oj, chuj. Aj, mam szyldzika. A teraz masz jakieś złe przeczucia? Nie, wszystko dobrze. Dziękuję, tarczowniczki. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. O! Dobra. Dobra. Ulotne echo 41. Skrzynka. Wygląda na to, że to miejsce lubi dawać ci wybór. A! O kurwa, jak na ręce. Znacznie zwiększa obrażenia od ogłuszenia, umiejętności. Aha. Dobra, topór. Nie ma tutaj hapeczków? Oj, kurwa, nie podoba mi się to. Dobra, czekaj, kurwa. Za tobą uważaj! Mimirze, przyjaźniliście się z Sigrun. Za pierwszym! Nie powiedziałbym, że jest na mnie zła. Być może zirytowana. Z pewnością rozczarowana. Ale nie frasuj się tym razem. O! Nie pozwolę, by odwróciło to twoją uwagę od tego, co tu robimy. Chyba lewo. No, wezmę lewo. Dobra, chuj, zobaczymy, nie? Sanktuarium Asgardu. Oho, skrzynka. Czyli to nie żaden fragment Asgardu, tylko coś powstałego z twojej pamięci o nim. Fascynujące. Przynajmniej ta część wydaje się spokojna. Powinniśmy się rozejrzeć. Przyznaję, bracie, pomysł Frey jest dla mnie całkiem sensowny. Kurwa, to jest za dużo rzeczy. Mogą mieć lepszego. Dzięki, ojcze Benis. Generał, który zatriumfował podczas Ragnaroku i to próbując ratować ludzi? Z tobą na pokładzie. To zablokowane. Cała Rada Pokoju mogłaby naprawdę zrobić dużo dobrego. To stanowisko, ten tytuł, miałem go już wcześniej. Wiesz, co się stało. Ona wie, co się stało. To co to? Oczywiście, że wiemy. Ale dlaczego to, kim byłeś kiedyś, miałoby mieć większe znaczenie niż to, kim jesteś teraz? A nie mogę tu wejść. Jak daleko zaszedłeś? Jakkolwiek daleko zaszedłem, zrobiłem to, uciekając od tamtego życia, od tego tytułu, tego... Ty, tam jest jakieś mieszywko! Pa! Co to jest? To gdzie ja mam... iść? Może tu? A, zablokowany. Tu? O! Ja nie słyszę nawet. Ale faktycha. Braciak przyjechał, odkurzał normalnie. Dobra, nice. Ej, wiatrak mi dziwnie chodzi. Masz rację, czyli to będzie taka moja ala baza, tak? Dobrze myślę?
Ty, ale ja hapeków już nie mam totalnie. Ty, to się nie dało jakoś od... Wcisnąłem kółko. Kurwa, łeb mi rozjebał. A. Całkiem nieźle. Otrzep się z kurzu i wracaj tam, zgoda? Kurwa, to będę musiał aż tak daleko zapierdalać? Valhalla wymaga chęci do sprostania niedomu. 1 hour later. O, o! Hapeczki. Dobra, muszę to ogarnąć. Ej! No cóż, na pewno stać nas na więcej. Ja nie blokuję ich, kurwa, ciosów? O kurwa, widzowie, czeka nas dużo godzin, nie? Nie ma się czego wstydzić, to wszystko część procesu. Nie ma się czego wstydzić, kurwa. Straszna, ale wielokrotnie dowiodłeś, że jesteś teraz kimś zupełnie Renzi, innym. Dobra. Nie no, gram na najtrudniejszym. Co za dziwka? Poczekaj. Dobra, pod topór póki co, pod taktykę, żeby jak najdalej zajść. O! Kurwa, ile ich tu jest? Ogień z lewej! Tu nie było jeszcze jednej? O jest! Uwaga, za tobą! Dobra, schodź stąd. Idziemy po tę dziwkę. Kurwa. Dobra, mam go. Kurwa, 87? Dobra! Widzieliście to, kurwa? Essa? Kurwa, nic nie... O nie! Dobra. Nienawidzę tych kurek. Dalej.
Oj! A tak musiałeś zapamiętać Svartalfheim. O, to krasnoludy. Kup suba, jak nie chcesz reklam, kolego. Muszę zarabiać na życie. Najtrudniejszy poziom trudności mam. O kurwa, bez kitu, brok. Aż mi się przykro zrobiło do chuja. Oj, Andrzej, buga, uga, duga, buga, fuga. Tam się nie da przejść, nie? Tam widzę skrzyneczkę, ale chyba... A, ta ona jest za pieczęcią. Nie adblocker, tylko kup suba, kolego. Dobra. O kurwa! Ja jestem na nich za słaby. Jest tu coś więcej? Co to jest? O kurwa. Dobra, spierdalamy. A, widzę. Damy radę. Oj, wykurwiaj. Dam radę. Bez wyjeby. Wydawać. No dobra, lecimy dalej, nie? Dotknij piasków. O! To są piaski. To nie są piaski, kurwa. Piaski do stąpienia. Tam. To jest ścieżka, której szukamy. Do góry i naprzód. Serce Walhali. Czuję to. Natalia otworzy. Człowieka, jestem zajęty, gram w grę. O, tu są piaski. Aha, czyli tu nic nie ma więcej. Kurwa. Monkas. Co to jest? Poznajesz swoją dawną siedzibę, czyż nie? Krotoś, nie zapomniałem o długu wobec ciebie.
Kurwa, co się dzieje? Oto i oni. Dziwne. Wróciliśmy na zewnątrz, ale nie... No wiesz. Czasami sięgamy na tyle daleko, na ile jesteśmy gotowi. Decyzja Walhali czy twoja? Czy to znaczy... Schizę mam. Nie. Dowiem się, kto mnie zaprosił. Elo. Sądzę, że jestem blisko. Dobrze. Jesteś pewny, że warto zadłużać? A myślę, że nawykliśmy już do umierania. Elo. Nie drwij sobie, Mimirze. Walhala przywraca siły po zaszczytnej śmierci w walce, ale poza tym ustala własne zasady. Jeśli złamiesz którąś z nich, Kratosie, zagrożenie śmiercią jest tam bardzo realne. To przydatna wiedza. Jeśli przydatna, to dla ciebie to samo, co niepokojąca. Życzę ci szczęścia. Naprawdę. Ty. I co, ukończyłem... Dungeona jednego, tak jakby, czy co? Skiza był? Nie, to Syzyf. Wpierdalam się tu. Elo, panelo. Dawaj mi tu jakąś kurwę. O! O! A! No chyba to, nie? Dobra, lecimy. Ta, no wiem, no ty, poczekaj, dobra, muszę to sprawdzić. O kurwa, przecież ta tarcza jest broken. Bita śmietanka. Proszę o 14:30. Zapraszam, zapraszam. Aha, no tak. Bracie, posłuchaj. Mgła opadła. Może Walhala staje się dla ciebie bardziej dostępna. W oddali widać tak wiele. Widać, jak wszystkie małe światy łączą się w wyższą krainę. A teraz mam w to wejść? Zdecydowanie wyglądają okazale. Poznaję ich. To sędziowie zaświatów. Pochodzą z mojej ojczyzny. Cóż. Dzięki, zdenowaty. Nie możesz się doczekać ponownego spotkania. Duchem, tak? Zdenowaty. Zezwalano na wstęp na pola elizejskie. Potępieńców zsyłano za Żywartara. Ach tak. Miejsce, gdzie torturowano dusze przeklętych. Zastanawiam się, czemu twój umysł umieścił ich tutaj. Chuj wie, Kratos jest ostro pierdolnięty. No kurwa, ale no do chuja, miało coś odblokować. A to wszystko zajęte, do chuja. Hop. Popatrz się na niebo, na trzech sędziów. Kurwa, no ładnych, nie? Miałem całego HP. Dostałem jednego? Z prawej! Ty, żyga! Ah!
Kurwa, mam. Co jebnie? Ja pierdolę. No cóż, na pewno stać na. No cóż! No cóż! No cóż! Chciałem zdarzować, no cóż! Gorzej cóż? Niż ostatnio, ale dokonałeś no ciekawych cóż? Wyborów. Tak trzeba. A, nieodżałowany Midgard. A, zaczynam rozumieć, że kolejność światów, które odwiedzamy, nie jest stała. Bracie, tamten tron. Poznajesz go? Czy budzi wspomnienia? Należał do mnie. Odebrałem go Aresowi. To tron potworów. Manifestacja troski, jakie niesie potęga. Symbol, który niechybnie musisz rozważyć. To nie zupełnie oznacza koniec sprawy. Symbolu nie da się zgładzić, zniszczyć ani zignorować. Należy nim zawładnąć, nadać mu inne znaczenie. Przypomnieć, że nie liczy się tron, lecz ten, kto na nim zasiada. Ty, tam zbroja lepsza była. Ty, no dobra, jak odblokuję tę skrzynkę, nie? Powiedzmy, że to mnie. To te zbroje tam dostanę na stałe już? A, jako wygląd. Okej. Okay. Tak, nie, nie wiem. No to idę po statystyki. Zszedł mi cooldown z tego ataku? O nie! Gdzie ta dzi... O nie! No kurwa, przecież chciałem go złapać! Zaczynamy od nowa! Ha! I możemy iść... Dobra, idziemy pod atut. O kurwa! No... No tak, przecież te szmaty... To niezły kurwa rozbity bitch. Proste. Jak ja ich kurwa nie na... Co jest? Gdzie mój topór? Dobra, nie, pierdolę.
Co jest? Twojej lewej! Ja pierdolę. Okej, okej. Żyję. Tylko że HP-ków kurwa nie mam, nie? Czy nadal życzysz sobie pomówić o Sigrun? Jeszcze kilka dni temu radowała się na twój widok. Co się zmieniło? O, nie udawaj, że interesują cię moje sprawy. Pokłócili się. Interesują, a ty unikasz odpowiedzi na pytanie. Co się stało? Cóż, po tym jak podrzuciłeś mnie wczoraj do jej długiego domu, Sigrun zrobiła pudding z moroszek i orzechów laskowych. Oczywiście ja już nie jem, więc było trochę niezręcznie, ale pomysł uroczy. No i? W sumie to tyle. Jest coś jeszcze. Ale kochano, zrobiła mu pudding, szkoda, że jeść nie może. Czekajcie. Opeki. Ty mam deszwan V. Ty no co jest kurwa? Czemu ten szał nie działał? Do chuja. Kerer powinien skorzystać z kursów dla streamerów, które sam napisał, nie? Tam na moment, w którym chlapnąłeś. Na swoją obronę dodam, że powiedziałem jej prawdę, która uderzyła mnie w tamtej chwili. Że odkąd ją poznałem, darzę ją uczuciem głębokim, niczym pałac ran. Ale wtedy doznałem swoistego objawienia. Nagle zrozumiałem, że próżnością było wyobrażać sobie, że ktoś taki jak ja może być dla niej dość dobry. Dlatego powiedziałem, że nie sądzę, bym mógł dać jej to, czego potrzebuje. Teraz to ja jestem na ciebie zły. Dawaj, bracie, zasługuję na to. Ja pierdolę. Ależ ten Mimir jest dobroduszny. Glif specjalny. Położenie wszystkich rodzajów glif. No. A ty kurwa. Nie, kurwa. O, to musiało boleć. Co to jest? To chyba... Jeszcze kurwa?
Nie! Nie żygaj na mnie! Kurwa, zżygał mi się na mordę normalnie. Co za chuj? O kurwa. Pchnięcie 1000 żołnierzy? Niezłe. No tu nie mam szczęścia, więc muszę iść pod to tak naprawdę. Kurwa, ale to dłuższe. Czy odpalę się po północy z Gowika? Nie, raczej nie, raczej nie. Powiedziałeś Sigrun, że nie możesz dać jej tego, czego potrzebuje. Ano, tak było. Ale skoro mowa o strachu, czy możesz sobie wyobrazić, że przez cały czas wiesz, że nie jesteś dla kogoś dość dobry, a potem widzisz, jak ta osoba powoli sobie to uświadamia? To mnie zmroziło do szpiku kości. Zakładasz, że wiesz, co będzie czuła w przyszłości. Czemu wątpisz w to, czego oboje pragniecie teraz? Nie mogę udawać, że tego nie wiem. Stworzyła iluzję naszego związku. Ja z pewnością też. Ale czy można na tym budować przyszłość? Spójrz na mnie, bracie. Pomyśl logicznie. Gdyby ktokolwiek inny ubliżał ci tak, jak ty ubliżasz sobie, potraktowałbym go toporem. Prawdziwy kumpel. Dobra. Atut. Nie! Nic nie ulepszyłem! Ja pierdolę! Sypkie śmiecie. No przecież zblokowałem, kurwa. No cóż, nie? Od nowa. Syzyf. Już myślałem, że coś osiągniemy. Następnym razem na pewno się uda. No tak, no tak. Ludzie wszechstronni są zależni od losu. Spisałeś się. O! Spisałem się? Tarczowniczko. To dar dla ciebie. Wytrwałość to twoja sojuszniczka. No, no. Kontynuuj. Więc tak sobie żyłam. Od bitki do bitki. Od bitki do bitki, no. Kiedy nie wszczynałam bujek, rzucałam się, by do nich dołączyć. Może w Asgardzie tak już jest, ale miałam wrażenie, że moje zmagania nie mają końca. Chyba potrzebowałam emocji, czegoś, dzięki czemu poczuję, że żyję. Pałam naprzód i nie ograniczał mnie ani lęk, ani tym bardziej rozsądek. Wyrobiłam sobie reputację, co okazało się źródłem problemu. Zbir, którego raz poniżyłam, żywił do mnie urazę i postanowił mnie wytropić. Z łatwością odkrył, kim jestem i gdzie mieszkam. Uznał, że da mi nauczkę. Wrócimy do tego, kiedy zrobisz postępy. Kurwa. Kiedy zrobię postępy? Ah!
Dobra, testuję kurwa techniki. Słuchaj, bracie, nie będę przepraszać za to, że chcę, by miała kogoś, kto daje jej wszystko. Ona na to zasługuje. To dlatego nie zasługuje na najmądrzejszego z ludzi. Czasami myślę, że zaszedłeś za daleko, bracie. Czy popełniłem nie takt? Nie, nie, Kratosie. To cenne uwagi. Więc skoro miałem rację, to czemu jestem na siebie taki wściekły? Idę na echo, bo tu jeszcze nie byłem. A widzę, że jak wybiorę wszystkie z drzwi... Oj, widzę cię tam, kurewko. Oj, sorki. Zimno jak chuj! Dawaj się podleczymy troszkę. Nie! Nie, kurwa, on się będzie leczyć! Zaraz mnie pojebie! Jest to jakieś leczenie? Tam jest. Czekaj, nie mogę. Gdzie tu jest przejście? O, to jest skrzynka. I co, tu dostanę tylko echo? W sensie, a no ta, ale 200, całkiem sporo. Szkoda, że życia nie dostanę. Okej. O nie! Elfickie kurwiska! Zaraz mnie pojebie! Po lewej!
aż mną zatrzęsło. Potrzebuję furii. Atak nad tobą! Dobra, tych to chuj. Gdzie są elfy? O kurwa. Ty na 100% widziałem elfy. Nie ma ich? Ty no już całkiem... Jeszcze z jedne drzwi przejdę i chyba rekord. Tak mi się wydaje. Dobra, tu są ulepszenia do brońki. To spoko. A tam jest co? Zadania wykonane i kolejne do zrobienia. Okej. Okay. Ty, ale po co te pieczęci ducha? Chyba... Gotów na opowieść. A więc urażony zbir przyszedł do gospody w środku nocy i wrzucił przez okno podpaloną butelkę. Wszystko zajęło się ogniem. Ten tchórz myślał, że jestem w środku, ale na szczęście dopiero wracałam do domu. Ujrzałam, jak płomienie ogarniają pokój, w którym spał ojciec. No cóż, to nie był odpowiedni dzień, żeby zacząć się wahać. Wskoczyłam w ogień i wyciągnęłam ojca z domu. Wprawdzie nie wyszliśmy z tego bez szwanku, ale przeżyliśmy. A jeśli do tej pory byłam zbyt gniewna i nieustraszona, to teraz... Cóż, wtargnęłam do kryjówki tego drania i stanęłam oko w oko z jego bandą. Szczerze mówiąc, nie liczyłam, że wyjdę z tego cało. Okazało się jednak, że znalazłam tam pracę. O! Wrócimy do tego innym razem. Robotę znalazła. Arkadio, ale on sama ma taką możliwość przecież. Ja pierdolę. No przecież to zblokowałem do kopii. Za tobą, uwaga! No chuj, no nie? Ale... Dobra. Zblokowałem to, kurwo. Dobra. Nie, no to jest bez sensu. Po lewej!
Halier. Jak ja mam ich... Gdzieś żyćko powinno leżeć, nie? Nie ma żyćka, kurwa? Dobra, jest. Spoko, nie? Spoko, kurwa. Na pewno długo przeżyję. Serio, Arkadio, byś mnie najebał w 20 sekund? Ty jesteś taki kurwa koks. Statystyki. Siebie by najebał. Kastuj bita? Jakiego bita? Nawet mnie nie stać na nic. Ja pierdolę. Mogę się sał fuga. Ty, dobra, mogę się trochę szałem uleczyć. Zobaczymy jak wejdę, co tu będzie. No chyba was pojebało. Szybko poszło, nie? Dobrze, że HP miałem. Cóż, na tym etapie z pewnością zasłużyłeś już na to, aby się trochę rozwinąć. Może dobijemy targu? Pierdole. Chciałabym ci opowiedzieć historię, która pomoże ci w zmaganiach. Co? No dobra, pokaż. Możesz mówić. Dawno temu, zanim zostałam Walkirią, byłam znachorką w niewielkiej wiosce. Ojciec nauczył mnie wykorzystywać zioła i naturalne mikstury. Dla niego, zielarza z dziada, pradziada, były to jedyne prawdziwe lekarstwa. Ale kiedy byłam w mieście, zobaczyłam uzdrowicieli, którzy leczyli pacjentów wyłącznie magią. Widziałam, że to działa jak nic innego. Powiedziałam o tym ojcu, ale odparł, że jest to sprzeczne z jego filozofią. Że to groźny sposób, który niszczy tradycje. Jako dobra córka uszanowałam jego poglądy. Ale wszystko się zmieniło, gdy zachorował. To dobry moment, żeby się zatrzymać.
Aha. Kiedy zajdziesz nieco dalej, zdradzę ci kolejną część tej historii. No to se kurwa poczekamy, nie? Nie, co dalej? Pobijesz Walhalę w jej własnej dziedzinie. Pięknie. Ile mam? 22. Dobra, czyli nic. Ja... Zachowaj niezłomność i nie pozwól się zniechęcić. Walhala nagradza każdego, kto nie traci determinacji. No tak. No tak. Dwie minuty reklam pojebało kogoś? No tak! Ciebie! Że nie kupiłeś suba, kolego! Uwaga, z lewej! Przytrzymanie, aby aktować w toporze... O! To jest kurwa dobre. Dzięki, Archmitor. Gówno jadę popa normalnie. Olsze mogą też się identyfikować jako popy popa? Nie no, to są wtedy polsze polszy. Kolego. Kurwa, gównem to jest wszystko. Nie podoba mi się to, ale wezmę. A frajery wysą? Olszy z popem popem. O co chodzi w tym DLC? Że próbuję przejść Walhalę całą. I są tutaj poziomy i na każdym poziomie dostaję jakieś ulepszenia bądź kupuję, tak? Ewentualnie zbieram takie rzeczy, że jak się wyjebie, to mogę stałe ulepszenia mieć. Panie kolego. No, na razie daleko nie zaszedłem, bo nawet nie mogę odblokować za dużo rzeczy. Ale... No ale chuj. No w fabule o co chodzi? No o to chodzi, że próbuję się, że dostałem jakieś wezwanie na kartce do wyzwania, nie? Ty to mi się popik zawsze kojarzysz z Kung Fu Panda i ta zajebista scenka LOL z Igma. Dzięki. Tylko daj mi Draugiry na przykład. O tak! Gdzie oni są? O! O, pa, pa, pa! Dobra, i patera, patera. Dwa.
Kurwa, szybszy był. Dobra, spierdalaj. O kurwa, co jest? O! O kurwa, to brzmiało jak elf. Nie! Dobra, ty! Poszło nawet. Dobra, statystyki. Statystyki albo... Albo co? Albo gryf runicznego ataku. Tak? Czy kurwa źle widzę? Tak, już po fabułce, DLC gram. Kurwa. A nie, ty, co to jest? Kurwa, krzyże. Przywraca zdrowie lub szał. No nie wiem, czy to takie kurwa. Na razie bym tego nie brał, bo mi niepotrzebne. A! To są do questa ostatnie drzwi. No w sumie racja. Chuj, to można iść. Masz rację, no. Do questika. Tak, o, chuj. Co to jest? To. Czy Lemon dostał 300 zł? Jeszcze nie. A co, jak potrzebuje bardzo, to dostanie, nie? Dobra, zróbmy tak. Oj, kurwa, już ciężkie moby. O kurwa, co? A z lewej? To gdzieś ich tutaj by było. Atak nad tobą! Jak nade mną? O kurwa! Ale oberwałeś! Wszystko gra? Ta! Zajebiście! Co jest, no?! On się nawet nie kula do chuja! Tarczowniczko. Zasłużyłeś. Odnalazłeś siłę we wszechstronności. Opowiem ci dalszą część historii, jeśli zechcesz. Kurwa! Widzieliście ile? Kontynuuj. Jak może pamiętasz, mój ojciec zachorował. Źle z nim było. Aha. Nikt z nas nie znał tej choroby. Zaproponowałam, że sprowadzę maga z miasta. Ale ojciec się nie zgodził. Aha. Uparł się, że tylko zioła mogą go wyleczyć. Pewnie domyślasz się, jak to się skończyło. Odszedł jeszcze przed wiosną. Byłam zdruzgotana. Z czasem zaczęłam nienawidzieć filozofii ojca. I bez reszty poświęciłam się uzdrawianiu magią.
Totalnie odrzuciłam całą dziedzinę, bo sądziłam, że zawiodła mojego ojca. Winą za jego śmierć obarczałam jego wiarę. Prawda jest taka, że wymieniłam jeden ograniczony punkt widzenia na drugi, ale nie byłam gotowa tego dostrzec. To dobry moment, żeby przerwać. Aha. Dobra. Kurwa. Dobra, wiercimy w kutasie. O kurwa. O kurwa, jednie. Jeszcze ktoś? O kurwa! Za kolana, kurwę! Kurwa, co? Ja pierdolę. O kurwa. Pierdolę za szmata. No niedobrze, kurwa, nie? Jeszcze teraz chyba jest szacha. Nie, ale póki co to jeszcze tu wejdę. Zobaczymy, co mnie tu czeka. Dobra, Bifrost. Czyli najgorsze gówno. No przecież, kurwa, trzymam shielda, nie? Trzymam, kurwa, shielda. Było, kurwa, gotowe. Dobra, koniec. Koniec, kurwa, imprezy. Dobra. Dzięki, widzowie, za dzisiaj. Widzimy się w poniedziałek wieczór. Też będzie gof na pewno. Jakiś TikToczek będzie gof. Buziaki.